Jest i on osoba odpowiedzialna za dzisiejsze zamieszanie. Jak dzisiaj oceniasz event? Więc co? No to nie mi oceniać, tylko publiczności. Chociaż z tego, co usłyszałem już w wielu opinii, to się podobało, więc mm -hmm. mi najbardziej tak zależy, zależy na tym, żeby te eventy były mega merytoryczne żeby tutaj byli przede wszystkim praktycy i z nieruchomości, i z biznesów różnych, i ludzie, którzy naprawdę znają się na rzeczy, mają doświadczenie, są w stanie przekazać, wiesz, jakąś dużą wartość uczestników. Pod tym kątem jestem na 100% pewien, że to mi się udało. Byłem tego już pewien wcześniej, ponieważ ludzi, których też dobieram na ten event, są to ludzie, których już jakiś czas, czas znam, znam ich efekty wiem co mają mniej więcej w głowie wiem, że mogą to przekazać, coś wartościowego także tego byłem pewien z tej strony jestem pewien tego eventu słyszałem, że wczoraj się podobało dzisiaj się podobało, mamy jeszcze dzisiaj bankiet wieczorną imprezę tak, no bankiet to jest tak delikatnie powiedziane, <laughs> oficjalnie Oficjalnie. 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 Tak, to jest taka dyplomatyczna nazwa żeby, było, żeby ładnie wyglądało w agendzie będzie, będzie fajna imprezka, no i jeszcze jutro mały taki after'ek w świątecznej atmosferze na jarmarku Bożonarodzeniowym, także myślę, że no na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Do tej pory jest wszystko ok. A jak oceniasz w ogóle, właśnie poziom prelegentów? Tutaj dbasz o tą weryfikację, ale jaki to jest poziom? E, poziom na zjazd Equatorium, to jest top of the top. I zawsze tak było, że byli najlepsi praktycy, jakich ja znam, a znam tych praktyków dużo, bo ja na ponad 300 takich imprezach byłem nieruchomościowych, więc ja mniej więcej wiem, kto, co z sobą reprezentuje, także no tu nikt nigdy nie był, kto nie był merytoryczny, kto nie był na przykład praktykiem, Dzisiaj też takich osób nie było i nigdy nie będzie. Mhm. A co właśnie jest Twoim takim celem? Co chcesz przekazać tym swoim właśnie takim podopie... W ogóle yy, podsumowując, bo dużo osób Ciebie uważa za takiego mentora, za takie wsparcie, sobie potem posłuchasz, ale właśnie jesteś taką, wiesz, ostoją swoich uczestników, że zawsze mogą do Ciebie zadzwonić i Ty ich poprowadzisz. No, staram się, wiesz, przy te, też takiej dużej liczbie osób, yy, która gdzieś tam jest... Yy, wkoło mnie, to z, z jednej strony to jest wspaniałe, że wiesz, że tyle wspaniałych ludzi jest w twoim życiu wokoło i to, yy, to mnie buduje. Nie spodziewałem się, że w ogóle kiedyś osiągnę taki poziom, żeby tyle, tyle wspaniałych ludzi było wokoło mnie i to jest fajne. Jednocześnie yy, no dużo osób coś potrzebuje, coś chce. No ja się staram, ja już po prostu no daję z siebie, z siebie maksa, już Czasami nie zdążę czegoś odpisać, odebrać telefonu, dlatego staram się robić takie eventy, gdzie możemy się wszyscy spotkać, gdzie możemy, mówiąc jedną rzecz ze, ze sceny, coś konkretnego, żeby to od razu skorzystało z tego 200 czy ponad 200 osób. Mm. Tak, jak, tak jak dzisiaj to było na konferencji. Także no, moim celem jest, wiesz, edukacja. Ja mam w sobie po prostu misję edukacji, już prawie 20 lat się zajmuję edukacją, szeroko pojętą taką powiedzmy. Biznesową. Od kilku lat też połączyłem tą edukację z tym, co robię w nieruchomościach. No, efekty są, jakie są. To już nie mnie, mnie oceniać. Myślę, że, że gdzieś ta. Dzisiaj ktoś fajnie powiedział, że jak coś robi z misją, coś robi z pasją. No to fajnie to wychodzi. No, ja mam w tym pasję, mam w tym misję i, i wydaje mi się, że po prostu. Ludziom się to podoba. No dzisiaj dostaliśmy oklaski na stojąco, więc zgaduję, że, że się bardzo podobało nawet. Super. Wiele właśnie Twoich absolwentów mówi, że biznes to relacje. Czy Ty też się z tym utożsamiasz? Więc co, no ja jestem absolutnym przykładem tego, że, że relacje są bardzo ważne, właściwie najważniejsze, szczególnie w takim biznesie nieruchomościowym. Jak ja zaczynałem, no to byłem w kiepskiej sytuacji finansowej i nie miałem za bardzo... Wiesz, w ogóle pieniędzy na jakieś działania, na jakieś ruchy, już o inwestowaniu to w ogóle można by zapomnieć. Więc jedyne, co wtedy robiłem, to pozyskiwałem wiedzę. Chodziłem na różne szkolenia, na spotkania, pozyskiwałem wiedzę od ludzi, czy po prostu od tego, co było na szkoleniu. No i pozyskiwałem relacje, tak? Chodziłem na wiele spotkań biznesowych, nieruchomościowych, pozyskiwałem relacje do, do inwestorów. Później, później te relacje podtrzymywałem, mnożyłem inwestorom po prostu te pieniądze, razem zarabialiśmy. Więc bardzo mocno o to, o to dbałem. No, i ja nie miałem na początku nic więcej oprócz wiedzy i kontaktów. I ja jestem po prostu absolutnym przykładem na to, że można zaczynać bez pieniędzy, można zaczynać od zera. A trzeba I, mieć relacje. Y, tak, no, trzeba mieć po prostu kontakty. Trzeba mieć wiedzę i, i kontakty, i tutaj to akurat wystarczy. Czyli myślisz właśnie, że jak ktoś był zadłużony i teraz ma zacząć od zera, to najważniejsze są po prostu te kontakty, tak? Zaczynanie od zera, no to jest fantastyczne. Fantastyczna y, sytuacja, tak? Gorzej jest zaczynać na minusie, tak jak ja to, <grybujesz> tak jak ja to y, robiłem. Y, Także, jak startujesz od zera, to jest, o, zero to jest najlepsze miejsce, żeby zacząć. No, nie da się zacząć od końca. Ale z drugiej strony nie masz tej motywacji, bo jak startujesz na tym minusie, to masz tą motywację, żeby coś zmienić. Przynajmniej tak powinno być. Yy, albo masz motywację, albo masz demotywację, bo też ja na przykład miałem często demotywację, bo <laughs> na przykład, nie wiem, zarobiłem w miesiącu 30 tysięcy złotych i nic mi z tego nie zostało, bo poszło na spłatę długu, na jakiś odsetek itd., itd., więc. To też nie jest tak do końca, to, to dosyć ciężko wytłumaczyć, jak się czuje taka osoba, wiesz, zadłużona. Nie masz takiej czasami nawet nie masz tej motywacji do pracy, bo to, co zarobisz, nic z tego nie masz. Nie możesz sobie kupić nowych szpilek, nie możesz pać na wakacje. Więc ja bym tu nie powiedział, że to jest motywujące. Mhm. Raczej w drugą stronę. Oczywiście jest motywacja jakaś taka, bo wiesz, musisz utrzymać rodzinę, czy, czy oddać znajomym pieniądze, bo na przykład komuś tam wisisz. No to tutaj to może nie jest taka, to jest taka motywacja, ale tak wiesz, no, wykreowana przez to, że, że nie chcesz gdzieś tam nawalić, nie? że nie chcesz kogoś zawieść i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no nie powiedział, ale pod takim kątem, wiesz, żeby to tak cię samo napędzało, no to, to w moim przypadku tak nie było. Pewnie inni ludzie wiesz, mają, mają, mają troszeczkę Inaczej u mnie to nie działało motywująco. Ale mogło właśnie zwiększyć taką percepcję na zarabiane kwoty, nie, że musisz tak. trochę więcej zarabiać, nie? że tak. na przykład te 10 tysięcy już nie wystarczy, tylko już musi być 30, żeby wiesz, mieć na zadłużenie i jeszcze tam na życie. Tak, nie? skupiasz się po prostu wtedy na większych kwotach, no bo wiesz, jak ja na przykład byłem w sytuacji, gdzie w najgorszym moim takim okresie to ja miałem 20 tysięcy złotych odsetek miesięcznie odsetek samych do oddawania, więc no... I nic było... nie spłacałeś? Tylko odsetki same? No, tak, nie? Więc jak spłaciłem 20, to dalej miałem tyle samo długu i tyle samo odsetek i kosztów, więc no już nie, nie patrzyłem w ogóle na jakieś możliwości zarabiania na przykład, nie wiem, 5 tysięcy, czy 6, czy 7, bo jakbym zarobił 7, to jeszcze byłbym kilkanaście na, dodatkowo na, na minusie, więc musiałem się nauczyć, musiałem szukać sposobów, tak jak to taki pięknie napisał, wiesz, w książce, że po prostu nie szukaj pracy, tylko szukaj pieniędzy. Nie? Więc ja zacząłem szukać pieniędzy, bo mi potrzebne były wiesz większe kwoty. No to się nauczyłem zarabiać tam, nie wiem, 20, 30, 50, więcej, więcej pieniędzy po prostu w tym miesiącu. No jak się nauczyłem, to już tak zostało. Moja znajoma jakiś tak powiedziała: jak już się raz nauczysz zarabiać pieniądze, już, już to masz. Tak, nie? tak jak zjazdą na. Na rowerze, więc, no, wiesz, patrząc z perspektywy czasu, no to może, może tak miało być, nie? Może ta sytuacja właśnie to spowodowała, że się zainteresowałem nieruchomościami i siedzimy tu dzisiaj przy tym e, stoliku, bo tak by na pewno do tego nie doszło. Tak, i możesz właśnie kształcić, wiesz, kolejne osoby dzięki temu. I w ogóle masz mega, za, mega zaangażowaną, właśnie społeczność. E, słuchaj, właśnie jak myślisz, jak dalej będzie wyglądać e, Twoja społeczność, jak byś chciał ją kreować? Wiesz co, ja mam tylu fantastycznych ludzi wokół siebie. Ja nie chcę nic kreować więcej, nie chcę nic do tego dodawać. Jest, yy, le, lepiej już być nie może. Więc mm. będę robił to, co do tej pory: będę się starał robić dobrą robotę, yy, będę się stawał dawać merytorykę yy, i dobrą rozrywkę, bo my, moja taka to to jest, ważny. że yy, każdy z nas potrzebuje chleba i igrzysk. Chleb to jest ta merytoryka, ta wiedza, dzięki której wiesz, możesz. Urosnąć, rozkręcić się, zarabiać więcej, tak? Masz nowe możliwości, a igrzyska to jest właśnie rozrywka, którą na przykład mamy tutaj też na zjeździe kwatermistrzu, więc dla mnie to jest takie idealne połączenie. Do tej pory mnie to nie zawiodło. Efekty są tego bardzo dobre, więc ja nie zamierzam nic z tym więcej robić. Super. Będziemy robić dalej to samo. Tak, potwierdzam, że w ogóle to są świetne osobowości. Każdy ma coś do przekazania, mają super doświadczenie, także polecamy. Jak się tak. samo poleca, no to tylko polecać. Dokładnie. Dziękuję. Ty jesteś skromny, więc ja polecę za Ciebie. Dziękuję bardzo. No to polecajcie. Jak uważacie, że to było e, fajne wydarzenie, powiedzcie tym znajomym. E, będziemy robili e, następne edycje. Skoro jest to wartościowe, róbmy to. Zapraszamy. Zapraszam.